Cześć wszystkim, dzisiaj Papa Swanka Keria. To go. Było losowanie kołem. Padło, że dzisiaj gramy w Panka Keria to go. To gramy. Mamy wczesnego ptaszka. Jako zamówienie specjalne, które jest ustawione. Jednak nie wiem, ustawił sobie banana cream pea, bo jest to dla nas nowe i w sumie będzie szybkie zamówienie, nie? Tutaj zostało jeszcze do kupienia dwa przyspieszacze oraz to za 350. I myślę, że dobrze jest uzbierać najpierw na te 350 dolców, bo będziemy mieli teraz wypłatę i dodatkowe pieniążki z dnia 13 i 14. Dzisiaj oczywiście robimy tylko 13 dzień, bo zawsze robimy jeden dziennie na odcinek. Ale plany na przyszłość można sobie już układać, nie? Bo w większości przypadków 3 odcinki, 3 dni pod rząd mają coś ze sobą wspólnego, nie? Bo jeden termin przynajmniej. To jedno. A jak jeszcze jest losowanie koła, no to obejmuje też 3 dni, nie? Jak na razie jeszcze nie udało mi się, znaczy udaje mi się za każdym razem nagrać dla was te 3 odcinki, czyli 3 dni, tam gdzie jest zaplanowane któryś z papasów, co jest ogrywany na 3 dni. Dobra, dosyć oglądania parady, bo dalej to pojadą same papasy. Oszczędźmy sobie, zacznijmy. Tutaj, bo tu widzę, że coś się świeci, to powiesimy nasz ten, nie? Holidayek, to jest Summer Luau. 365 dni to w roku są, a tutaj 365 punktów do ranka. Alberto, akurat też pierwszy raz mam taką liczbę, że równa się ilość dni w roku, no. Tak, to akurat się nie trafia zbyt często, nie? Okej. Okay. Alberto, jesteś dla nas nowym klientem, więc mów, co chcesz. Okej. Już mamy wszędzie dzwoneczki, nie? To będzie łatwo to pilnować. Zrobimy od razu do specjalnego zamówienia. Jednak jeszcze też potrzebne są oczywiście nasze przyspieszacze. Dobra, Janana, okej, okay, banana cream, pea. Dwóch klientów zamawia to zamówienie, nie? Dobra, jak tu się to robi, to ja przygotuję napoje. Jednak szkoda, że trzeba wyrzucić cały napój, żeby móc poprawić. Dlatego też się decyduję na zakupienie tego, co pomaga, tak, nalewaniu soku, no bo inaczej to ja tego nigdy nie zrobię poprawnie za pierwszym razem, tak, będzie kilka prób i któraś próba zawsze wyjdzie, nie? Tylko, o, teraz to samo się w sumie klikło, dobra, nie, to też musi iść do kosza. I tak nie mam przyspieszacza, to mogę to... Myślałem, że zrobię to samo, nie? Za każdym razem trafiłem gwiazdkę, miałem tylko raz kliknąć na ekran. Chyba żaden się nie przesmażył, nie? Banana crimpy, drugie. Jak ja mam to perfekcyjnie trafić, to trzeba takie rzeczy robić, nie? Dobrze. Takie rzeczy, czyli... Jakie to są? Banany. No... Jak mamy perfekcyjnie trafić, to trzeba te napoje poprawiać. No jest, jedno. No, przecież to jest oczywiste, że kiedyś trafię te gwiazdki, tylko nie za pierwszym razem czasami. No. Umorzenie trzech trochę nie wyszło, ale w sumie to było jedno z łatwiejszych zamówień, nie? Dobra. Tutaj są 4 bananki potem, nie? Dokładnie 4. Jeszcze nikt nie przyszedł z klientów, co lubi Summer Luau, a na Summer Luau już mamy chyba wszystko. Tak, wszystko mamy.
Jakby czegoś nie było na samym dole, to byśmy to odblokowali przy tym dniu. Następny rang jest 9. Chyba, że jeszcze coś jest nieodblokowanego, a my o tym nie pamiętamy. Okej, tutaj są dwa naleśniki. Tylko każdy... Znaczy jeden wcześniej, drugi później. Teraz kawa. Decaf. Teraz to. No i wyszło ładnie za pierwszym razem. Jak tam i Janana. Czy mamy jakieś perfekty? To było za... Za lato. Za odblokowanie lata. A Hank, jeszcze tobie trzeba to zrobić. Perfekty mamy dwa już na koncie, to... Znaczy, że jest, już mam obeznanie, jak robić perfekty, nie? Jakbym nie miał żadnego perfekta, to podzielę. No ale jak mamy chociaż jeden perfekt, to mamy jakieś obeznanie. Tylko szkoda, że teraz to mi tutaj zadzwoni. Więc poczekam już. Poczekam, klient też poczeka. No i teraz możemy ci wziąć zamówienie Taylorze. No bo jednak tak trzeba było zrobić. Dobrze, więc teraz tak. Mógłbym zrobić losowanie kołem, przy którymś nie już odnośnie zamówień specjalnych. Już mamy ich, także można robić. I chyba już nawet kiedyś zrobiłem to. Przynajmniej mi się kojarzy, że Panka Career to Go też miała opcję już wykorzystaną losowałem już jakieś zamówienie specjalne. No. Dobra, już tutaj. Jeszcze zaraz closer przyjdzie. Hank dzisiaj raczej nie przyjdzie, to i tak bym nigdy zrobił tej naklejki. On przychodzi gdzieś na początku tygodnia. No i dlaczego musi dzwonić, jak ja nie mogę tego odczania? Jak ja nie mogę tego w żaden sposób powstrzymać, żeby się nie przesmażył, nie? Okej, okay, idealnie 4 naleśniki i idealnie 4 miejsca tu. Są. Jeden. I teraz tak, ananas. Gdzieś tu. Drugi. Gdzieś tu. Trzeci. Gdzieś tu. No, dawaj. No, wiedziałem, że tak będzie niestety, ale tak jest. Takie rzeczy się dzieje. Teraz jeszcze sosik. No i banany. Lepiej to zaraz dostaniesz swoje. No, dostał swoje, ale perfekta nam nie dał. Jak ja lubię robić zamówienie 4 naleśnikowe, ponieważ może pójdzie. Bardziej miałem na myśli to, że nakładanie kilka naleśników pod rząd to nie jest bardzo przyspieszające robotę. Pierwszy, co zamawia, duży napój, nie? I pierwszy, co zamawia, ten tutaj dodatek. I od 15 dnia będziemy mieli ten
możliwość trafienia od razu tych punktów 100% tam, znaczy gwiazdki tej pierwszej, a tą drugą i tak będzie trzeba trafiać samemu, dlatego to akurat się nie poprawi. Chyba jak spadnie na talerz, to liczy się jako błąd i nieperfekcyjne zamówienie. Teraz to muszę to gdzieś wyrzucić. No i dlaczego znowu nie wyszło? No teraz wyszło. No dobra już. Wylej to bez perfekta. Chociaż tu był ten, nie? No. Aha, dobra, bo gwiazdka za to też jeszcze się liczy jako perfekt. Dobra. Muszę po tym pamiętać, że gwiazdka za też mogę. Też mogę gra policzyć jako 100%. Gwiazdka za jedna. Druga już nie, ale pierwsza tak. No dobra, to był dzień 13. Pechowym jest nazwana 13, ale tutaj pecha nie mieliśmy. 9 rang wbity. Okej. Okay. Czy smes? Szaszłyk. Oho, gdzie tu był szaszłyk? Tu jest szaszłyk. Na dole. Papryka jest obok patelni, a rzutka jest tam obok hot doga nad głową Micza. Okej. Okay. To był dzień 13, więc do zobaczenia w następnych, nie? Cześć.